Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze Inwestycje i dzisiaj porozmawiamy o segmencie, który może nie jest jakiś strasznie mocno wyhypowany, może nie jest taki bardzo mocno pożądany przez wielu inwestorów, ale na pewno jest zyskowny, a myślę, że to jest najbardziej istotna rzecz na giełdzie. Porozmawiamy o segmencie śmieci, bo na śmieciach też można zarobić i to można zarobić naprawdę bardzo dużo, co zwłaszcza pokazuje... Pierwsza spółka, o której chcę powiedzieć, czyli spółka Mobruk. No, jeżeli ktoś się interesuje tę, tą branżą, chociaż wiem, że to dosyć dziwnie brzmi, to na pewno zna spółkę Mobruk. Mobruk, która tak naprawdę od wielu ostatnich lat rosła. Jeżeli chodzi o spółkę, no to jest lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych. Jeżeli chodzi o ten cały segment przetwarzania odpadów, pamiętajmy o tym, że te wszystkie pakiety unijne mówiące o tym, że musimy być coraz bardziej zieloni, to też w to wpisuje się właśnie ten segment odpadowy. Nie możemy już tyle odpadów składować na różnego rodzaju składowiskach, tylko musimy je przetwarzać, część, coraz więcej recyklingować. Więc ten biznes odpadowy tak naprawdę prawdopodobnie będzie się dalej rozwijał właśnie ze względu na te wszystkie takie ograniczenia odnośnie odpadów nakładane przez Unię Europejską i raczej. Nic nie, nie zwiastuje, że tutaj będzie jakieś odejście od tej polityki, no bo mamy y, sytuację na, za naszą wschodnią granicą bardzo niepewną, no i wiele osób myśli o tym, czy na przykład nie wrócić do węgla. Są takie głosy, ale odnośnie odpadów absolutnie tutaj niczego złego się nie spodziewamy, więc biorąc pod uwagę rozwój tej branży w najbliższych latach, Raczej ja nie widzę jakichś takich dużych zagrożeń. No a co ze, ze spółkami? Jeżeli mówimy o Mobruku, czyli jeszcze raz lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych. No, to jest, to jest to spółka, która ostatnio cały czas się rozwijała i tak naprawdę teraz cały czas się rozwija. Patrząc na jej wyniki finansowe, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda rocznie, no to widzimy, że ten trend przychodowy jest taki jednoznaczny. Cały czas mamy wzrost tych przychodów. Biorąc pod uwagę zysk, netto też mamy ostatnio mocne wzrosty. No, ale w pierwszym kwartale 2022 roku jednak mamy no, pierwszy raz od dawna taki lekki Spadek w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego, niecałe 50 milionów w stosunku do 60 milionów, zysk niecałe 19 milionów ze względu na w porównaniu do 28 milionów, czyli mamy po raz pierwszy taki lekki spadek, no to wynika głównie z tego, że jednym z segmentów, który, którym interesuje się spółka Mobruk, są bomby ekologiczne i w tym pierwszym kwartale 2021 roku były te przychody z bomb ekologicznych, teraz takich nie było w drugim kwartale też takich przychodów nie ma. Bardziej liczymy tutaj na trzeci, czwarty kwartał, wtedy będą też te przychody z bomb ekologicznych, które są bardziej marżowe, dużo bardziej marżowy segment, więc to też jest myślę, że plus, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Mobruk, jeżeli oczywiście te przychody rzeczywiście, rzeczywiście w tym trzecim albo czwartym kwartale będą. W każdym razie, co jest takiego zastanawiającego w spółce ostatnio? A no ostatnio była miała miejsce sytuacja taka, jak pożar w zakładzie w w skarbimierzu osiedlu. No i mieliśmy właśnie informacje różnego rodzaju w prasie, że ten pożar jest. Ale sama spółka do tego się jakoś nie odniosła, i to jest, można powiedzieć, taka duża niepewność dla inwestorów czy dla potencjalnych inwestorów. No bo mamy pożar w zakładzie i tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób wpłynie to na działalność operacyjną spółki. Bo jeżeli chodzi o to, co tam się robiło w tym Skarbimierzu, oni mają kilka, kilka działalności, a jeżeli chodzi o Skarbimierz, to było zestalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych. To nie jest jedyny zakład, bo też mają zakład w Niecwi i tam robią też. Yy, przetwarzają odpady właśnie z tego segmentu. To ten yy, segment zestalania i stabilizacji odpadów, zauważmy, że w pierwszym kwartale odpowiadał za największą liczbę za największe przychody, największy procent przychodów. No co prawda niemalże był taki sam jak spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. W tych odpadach niebezpiecznych i medycznych są też bomby ekologiczne, więc jeżeli będzie, będą te kontrakty z bomb ekologicznych trzeci, czwarty kwartał, to pewnie ten segment będzie największy. No tak jak to miało miejsce na przykład w pierwszym kwartale 20. Pierwszego roku. W każdym razie to zestalanie, stabilizacji odpadów to jest duży segment, jeżeli chodzi o spółkę. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której jest pożar. Nie wiemy, w jakim stopniu ten zakład został, został uszkodzony, czy tam już wznowiono pracę, jeżeli tak, to czy w 100%, no to są takie informacje, które myślę, że warto, żebyśmy jako akcjonariusze, czy potencjalnie akcjonariusze też wiedzieli, a na ten moment nie mamy żadnego odniesienia się spółki właśnie do tej, do tej informacji, więc można powiedzieć, że to moim zdaniem jest taki, jest taki minus, no bo tutaj mamy dużą niepewność, giełda najbardziej nie lubi niepewności, no a tutaj... Tak naprawdę, tak naprawdę nie wiemy, co się tam dzieje. No, trzeba by na miejsce po prostu pojechać i popytać, żeby, żeby wiedzieć, co się będzie działo. A jak mówię, to jest dosyć duży segment, więc jest to istotne dla, istotne dla spółki. Jeżeli chodzi o te bomby ekologiczne, o których przed chwilą mówiłem, w tym segmencie spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. No to będą dodatkowe 24,2 milionów złotych. No i teraz nie wiemy, czy to będzie w kwartale trzecim, czy to będzie w kwartale czwartym. W każdym razie, trzeci, czwarty kwartał wtedy powinniśmy, powinniśmy te, pieniądze, te pieniądze mieć właśnie z tego, z tego kontraktu. Więc można powiedzieć, że jeszcze ten drugi kwartał, biorąc pod uwagę, że 21 rok, jednak to był rok, w którym te bomby ekologiczne były. No to w dwudziesty rok, drugi kwartał i jeszcze moim zdaniem może być tutaj słabszy niż ten sam kwartał rok wcześniej. Na no trzeci to już w zależności od tego, w którym kwartale będzie rozliczona ta właśnie bomba ekologiczna, czy to będzie trzeci czy czwarty kwartał, jeszcze takich informacji w tym momencie przynajmniej, przynajmniej nie mamy. No jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, to zauważmy, że spółka tak naprawdę no, cały czas się rozwija i gdyby nie ten obniżone przychody z bomb ekologicznych, gdyby nie to, no to, no to mielibyśmy dalsze, dalsze wzrosty, to znaczy gdyby odjąć jakby ten segment bomb ekologicznych od wyniku z 2021 roku, to 2022 byłby, byłby porównywalny, no ale jak mówię tutaj, biorąc pod uwagę to, że to jest też segment marżowy, to jednak chcemy, żeby, żeby po prostu Mobruk w tym był, no bo to jest jak mówię, segment dosyć wysoko marżowy, jeżeli chodzi o ich działalność, no to to są trzy głównie działalności spalanie odpadów przemysłowych i medycznych. No, i tu są, tutaj jeszcze jest zastalanie i stabilizacja odpadów oraz produkcja RDF-ów, czyli tych paliw alternatywnych. No w moim odczuciu jest to spółka na pewno z dużą przyszłością, jeżeli chodzi właśnie o ten segment zagospodarowania odpadów, skoro są liderem, no to myślę, że nie znaleźli się tam przypadkowo. Biorąc pod uwagę ich cele rozwojowe, to co chcą osiągnąć, pamiętajmy o jednej bardzo istotnej tutaj rzeczy. To są jednak biznesy tego typu, właśnie przetwarzanie odpadów, czyli jakieś różnego rodzaju zakłady, które przetwarzają odpady, jakieś spalarnie tych, tych odpadów. To są jednak, to jest biznes, który budzi duże opory społeczne. No umówmy się, nikt pod domem nie chce mieć spalarni odpadów, i to jest taki jeden z głównych czynników tego, że, że ten, te firmy. Tak mocno się nie rozwijają. Bardzo często jest tak, że na przykład jakaś firma z branży zagospodarowania odpadów ma jeszcze możliwości, ma większe moce produkcyjne, wykorzystuje na przykład 60% mocy produkcyjnych, ale nie może wykorzystać więcej, bo nie ma na to pozwolenia. I to jest myślę, że bardzo tutaj istotne w tej branży. Może być tak, że my jesteśmy gotowi przetwarzać więcej odpadów, ale potrzebujemy odpowiednich odpowiednich pozwoleń, więc tutaj biorąc pod uwagę spółki właśnie z tej branży, też musimy też musimy zwracać na to, na to uwagę, spółka chce się cały czas rozwijać dodatkowe moce produkcyjne do końca 23 roku no, czyli jeszcze półtora roku, już tak dosyć, to już nie jest aż tak odległa odległy termin plus 8 tysięcy ton w segmencie spalania odpadów przemysłowych, plus 140 tysięcy w segmencie zestalania stabilizacji odpadów nieorganicznych, czyli tutaj mocno chcą się, mocno chcą się rozwijać, jak sobie jak sobie zobaczymy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę 263 tysiące ton odpadów przyjętych do przetworzenia w 2021 roku, no czyli to jest Znacząca, znaczące inwestycje no i potrzebne są na to znaczące pieniądze Mobruk planuje do końca 2023 roku yy, przeznaczyć około 80 milionów złotych na inwestycje no to będą yy, bardzo dużo pieniądze ale też trzeba przyznać, że mimo tego że Mobruk wypłaca dywidendę yy z yy, no, okolic 100% Zysku netto, bo tak to było do tej pory, to jednak to jest spółka, która jest bardzo słabo, bardzo słabo zadłużona, więc tutaj Mobruk może się jeszcze posiłkować kredytami. Zauważmy, zadłużenie finansowe netto, czy zadłużenie netto w stosunku do EBITDY jest ujemne, tak samo zadłużenie netto jest ujemne, czyli mają więcej gotówki niż kredytów. Więc to jest myślę, że taka bardzo pozytywna informacja, pozytywna sytuacja, i mamy do czynienia ze spółką, która spokojnie może się jeszcze bardzo mocno zadłużać i dalej będzie bezpieczna pod względem, pod względem finansowym. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę Mobruk, patrząc z tej perspektywy inwestycji, ja się absolutnie, absolutnie nie boję. Pytanie, czy będą mieli pozwolenia na tę inwestycję, no bo jak mówię, to jest taki e, największy problem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu, tego typu spółki. A biorąc pod uwagę inwazję Rosji na Ukrainę, e, tutaj nie było żadnych, e, żadnych biznesów Mobruku na Ukrainie. Mieli być, miały być rzeczywiście, Mieli z tego co pamiętam, chyba wozić paliwa alternatywne na Ukrainę, ale do tego w końcu nie doszło, nie ten kontrakt nie został zrealizowany, więc żadnych tutaj no, problemów z, w tym związku z tą agresją nie mieli. no Oczywiście oprócz takich, jakie, jakie dotknęły wszystkich, czyli na przykład wzrost cen paliw bezpośrednio spółki to po prostu nie dotyka. No, a patrząc na te przychody z bomb ekologicznych. Mówimy o tym, że na przykład pierwszy kwartał 2021 roku 17 milionów złotych to było. Tak, teraz tego, teraz tych pieniędzy, tych pieniędzy nie było z tych bomb ekologicznych. No około 22 miliony będzie wpływu w trzecim, czwartym kwartale. Pytanie właśnie, czy to będzie wszystko, na przykład rozliczone w trzecim kwartale albo czwartym, czy jakoś tak pół na pół tego jeszcze w tym momencie w tym momencie nie wiemy w każdym razie no ten rok pod względem bomb ekologicznych prawdopodobnie nie będzie tak dobry jak rok 2021, bardziej zbliżymy się do roku 2020 więc to jest taki pewien minus no jeżeli chodzi o Mobruk, oczywiste też jest to, jeżeli ktoś się oczywiście interesuje spółką, że minusem jest konflikt z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego wciąż nie wiemy jak to się wszystko rozwiąże, sprawa jest w sądzie tutaj mówimy o tym, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego pozywa cały czas Cały czas Mobruk o to, że jeżeli chodzi o Wałbrzych, to nie zrobili na czas, jakby nie zrekultywowali na czas składowiska odpadów. Mobruk twierdzi, że to jest wszystko bezpodstawne. Ta sprawa jest w sądzie i prawdopodobnie, no ja się tutaj nie spodziewam, że to się rozstrzygnie na przestrzeni, przestrzeni najbliższych dni czy tygodni. Bardziej mówimy tutaj o, o latach, także trzeba być na to, trzeba być po prostu na to przygotowanym. No to jest taki duży minus, jeżeli chodzi o spółkę Mobruk, no kolejnym tym minusem właśnie było ten pożar, o którym dalej nic nie wiemy, no ale z drugiej strony branża na pewno bardzo interesująca, no i spółka jest liderem tej branży i zarabia cały czas coraz więcej. Spółka jest bardzo rentowna i bardzo marżowa. To też warto zauważyć, że jeżeli zobaczymy na wskaźniki rentowności, okolice 50% marża Zysku operacyjnego, marża zysku netto to jest okolice 40%, więc branża naprawdę bardzo marżowa. No, i tutaj z jednej strony mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o ten rozwój spółki, no to problemem są uzyskanie pozwoleń różnego rodzaju administracyjnych, ale zauważmy, że jeżeli będą jakieś spółki konkurencyjne, one mają te same problemy. Tutaj jest duża bariera wejścia, dlatego spółki, właśnie które już są na rynku, mogą sobie pozwolić na bardzo, bardzo wysoką marżę. Marże, więc to jest myślę, że też duży, też duży no plus z jednej strony, właśnie, że ta bariera wejścia jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Więc patrząc na Mobruk, raczej patrzę tutaj pozytywnie na spółkę. Drugi kwartał, no jeszcze może być właśnie gorszy ze względu na brak bomb ekologicznych. No i pytanie, czy w raporcie za drugi kwartał. Powiedzą nam coś o właśnie tym, właśnie tym pożarze, jaki to, będzie, jaki to ma wpływ, jaki to będzie miało wpływ na spółkę. No bo na ten moment nic, yy, nic nie wiemy. Kiedyś w zakładzie w Mobruku też był pożar, i spółka się do tego odniosła. No tym razem, na ten moment, żadnych informacji nie mamy. A jeżeli chodzi o drugą spółkę, o której chcę powiedzieć, no to jest spółka Geotrans. Geotrans też yy, spółka z branży odpadowej. Zagospodarowanie odpadów to jest głównie z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych i elektrociepłowni. No, i jeżeli chodzi o Gotrans, to jest dużo mniejsza spółka, bo Mobruk spółka miliardowa, mniej więcej, Gotrans 40 okolice ok. 40 milionów złotych, jeżeli chodzi właśnie o, te, o tę kapitalizację, więc no, spółka o wiele o wiele mniejsza, i to jest taki, moim zdaniem, dosyć duży minus tej spółki, że ona jest bardzo mała. Takie bardzo małe spółki, no ciężko tutaj cokolwiek przewidzieć, no bo może być sytuacja, w której ktoś wejdzie, na przykład jakimś, nie wiem, pakietem. 60-70 tysięcy złotych, czyli nie jakimś strasznie dużym. No i e, okaże się, że ten kurs spółki pójdzie kilka procent do góry. Albo ktoś wyjdzie takim pakietem, kurs pójdzie... Pójdzie w dół, więc tutaj jest taki no, problem, że tego typu małe spółki są bardzo podatne na różnego rodzaju różnego rodzaju właśnie wejścia bądź wyjścia akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o spółkę do 2020 roku, świetnie się rozwijała, cały czas było coraz, było coraz lepiej. 21 rok bardzo słaby, jeżeli chodzi o geotrans. Tam na początku mówili o tym, że pierwszy kwartał można powiedzieć, mogliśmy im jeszcze wybaczyć, że, że był słaby. Jak zobaczymy, właśnie od pierwszego kwartału to się wszystko zaczęło. Tam chodziło o to, że po prostu był mocny atak zimy, a oni, jak jest mróz i jak jest śnieg, nie mogą prowadzić swojej działalności, tej głównej operacyjnej działalności. No ale drugi, trzeci kwartał, czwarty do dalej były, były spadki. To był bardzo duży, bardzo duży problem, jeżeli chodzi o spółkę. W końcu coś się ruszyło, bo zauważmy, mamy kwartał do kwartału wzrost, wzrost przychodów, rok do roku lekki spadek wciąż. Zysk netto jest na dobrym poziomie 2,4 miliona za ten pierwszy kwartał 2022 roku, najlepszy od trzeciego kwartału 2020 roku, więc coś tutaj można powiedzieć, że się, że się uruszyło, jeżeli chodzi o Geotrans. No bo do tej pory to jednak była spółka, która z każdym kolejnym kwartałem rozczarowywała inwestorów czy potencjalnych inwestorów. W końcu coś się ruszyło, czy to jest zmiana, stała zmiana trendu? Ciężko tutaj powiedzieć, chociaż jakieś pierwsze takie symptomy pozytywne tutaj są. No bo w końcu Geotrans ma jakieś różnego rodzaju nowe kontrakty. No Patrząc na te ich kontrakty, które oni podpisywali, jeszcze pod koniec 2021 roku podpisali bardzo duże kontrakty, bo mówimy o kontrakcie na 570 tysięcy i kontrakcie w... Grudniu 2021 roku na prawie 8 milionów. Tutaj mówimy, że łączna wartość wynagrodzenia może osiągnąć szacowaną kwotę prawie 8, 8 milionów 8 milionów złotych. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. W każdym razie jest to naprawdę bardzo, bardzo duży kontrakt i to była taka pierwsza bardzo pozytywna informacja, jeżeli chodzi o Geotrans. Później mieliśmy jeszcze informację o milionie złotych, jeżeli chodzi o umowie z grudnia. No i później jeszcze był styczeń, 740 tysięcy, kwiecień, 500 tysięcy i tutaj w maju mamy informację z otwarcia ofert że nastąpiło otwarcie ofert prowadzone w trybie przetargu na realizację pakietów usług zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych. No i tutaj też była taka, taka szansa, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę, no bo, no bo to jest 3,3 miliony złotych z kontraktu, no ale tego kontraktu nie ma, więc... Problemem, można powiedzieć, go transu jest to, że o ile tutaj się ruszyło, jeżeli chodzi o kontrakty, no bo jak mówiliśmy, tutaj kilka tych kontraktów było, no to tak naprawdę od kwietnia nie ma nic nowego, więc to jest, można powiedzieć, z jednej strony już, już było w miarę dobrze, ale z drugiej strony w tym momencie, no jest to pewien minus, że od kilku miesięcy żadnych tych nowych kontraktów nie pojawiło. Podpisujemy. Warto, żeby jednak coś tutaj, się, coś tutaj się zmieniło, jeżeli chodzi o Geotrans. No ten grudzień, styczeń były naprawdę, naprawdę bardzo dobre, jeżeli chodzi o spółkę pod względem kontraktów. W tym momencie, no tych żadnych nowych, nowych kontraktów tutaj nie ma. No i o to się można, o to się można, można martwić. Jeżeli chodzi o spółkę, to zauważmy, że tutaj też dosyć niedawno, bo i w maju i w, w tutaj marcu oraz czerwcu były nabycia akcji przez Tomasza Maślanka albo Torro Investments podmiot też zależny od Tomasza Maślanki. No i to łączne te, jeżeli sobie zobaczymy zobaczymy te nabycia 8 tysięcy tutaj było, a tutaj kolejne kolejne 2,5, 12,5, 13,5. 14, 18, 18 tysięcy, tysięcy akcji tutaj zostało nabyte, więc to też myślę, że jest dosyć istotna informacja okolice 150 tysięcy złotych jeżeli chodzi o to, o to nabycie więc nie jakieś strasznie duże, no ale zawsze informacja jakaś, jakaś pozytywna, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o spółkę minusem kolejnym są kary pieniężne oni dostawali kilka tych kar i o ile, to nie jest tak, że te kary są jakieś duże, bo tutaj mówimy o nałożeniu na spółkę administracyjnej kary pieniężnej, ta kara wynosi tam chyba 10... 10 tysięcy złotych, tak, 10 tysięcy złotych, więc to nie jest tak, że. To nie jest tak, że to jest jakaś strasznie istotna kara pod względem po prostu finansowym. Ale problem jest taki, że to nie jest ich pierwsza kara i myślę, że na to warto zwrócić uwagę, czy te kary jakieś kolejne będą, no bo jeżeli będzie dużo tych kar, coraz więcej, to możliwe, że będą mieli jakiś problem z prowadzeniem działalności operacyjnej. więc tutaj też warto patrzeć, czy spółka jakiś kar nie dostaje. Ostatnio plusem jest to, że można powiedzieć, że tych kar już tak dużo nie ma, bo były miesiące, gdzie po dwie na przykład kary dostawali, w tym momencie widzimy, że z czerwca informacja, czyli w miarę świeża, ale innych... W tym roku kar nie było, więc można powiedzieć, że to jest taki lekki pozytyw tej takiej negatywnej, negatywnej e, informacji, jeżeli chodzi o spółkę Geotrans. E, co ciekawe, podjęli decyzję dotyczących inwestycji nadwyżek gotówkowych i ciężko mi tutaj się e, określić. Czy to jest informacja negatywna, neutralna czy pozytywna? Chodzi o to, że stwierdzili, że swoje nadwyżki finansowe, które mają, e, zainwestują 17 milionów złotych łącznie, zainwestują w obligacje skarbu państwa. No i tutaj z jednej strony. Inwestycja w takie obligacje jest lepsza niż to, gdyby to miało po prostu leżeć na koncie, ale z drugiej strony, no jednak ja bym chciał, żeby spółka w jakikolwiek sposób zainwestowała te pieniądze po to, żeby no, rozwijała swoją, swoją działalność. Więc z jednej strony, ok, to jest lepsze niż got, czysta gotówka, takie obligacje, ale z drugiej strony, no jednak to jest spółka, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów, więc ja bym chciał, żeby. Żeby inwestowała w jakieś, jakieś przedsięwzięcia odnośnie właśnie przetwarzania odpadów. No, tutaj też pamiętajmy o tym, co mówiłem wcześniej, że tego typu biznesy mają ciężko pod względem rozwoju, bo potrzebują zbud zgody administracyjnej, właśnie na to, żeby robić na przykład nowy zakład. Więc pytanie, czy to nie jest przetrzymanie takiej gotówki, tylko na to, żeby że w tym momencie jeszcze nie mamy pozwolenia na budowę nowego zakładu, ale będziemy mieli pozwolenie. Jeżeli tak, no to można powiedzieć, że jest to informacja w miarę, w miarę pozytywna. Ale no jeżeli, jeżeli tak, nie ma czegoś takiego, nie ma jakichś planów jakiegokolwiek rozwoju tutaj, no to jest to dosyć dziwne, no bo ani nie idzie to na skup akcji, ani na, na dywidendę, tylko na, tylko na obligacje. To jest tak, jakbyśmy chcieli właśnie te pieniądze przetrzymać. Także mi się wydaje, że są jakieś plany odnośnie odnośnie nowych inwestycji, odnośnie rozwoju spółki, no na ten moment jakby tutaj działamy też w domysłach, no bo jakichś twardych danych nie mamy, ale no patrząc na to, jak spółka się zachowuje, wydaje mi się, że coś takiego może być na, być na rzeczy, no bo gdyby, gdyby te pieniądze po prostu nie były potrzebne, to by zostały pewnie wypłacone na, na dywidendę, a tak się, tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o Geotrans i tam i Tutaj ostatnie jakieś, jakieś informacje, no to też warto zauważyć, że mówią o tym, że w kolejnych kwartałach priorytetem będzie pozyskanie nowych instalacji, dalsza budowa potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów. No i na ten moment właśnie tych nowych, nowych jakichś instalacji nie ma, nowych, nowych różnego rodzaju kontraktów nie ma, więc to jest jakby też pewien minus, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę, kilka umów, jak mówiłem, podpisali, było też takie porozumienie, porozumienie stron, ale ostatecznie rozwiązali umowę sprzedaży prawa do, do takiej do działki. W każdym razie ta inwestycja, znaczy ta, ta sprzedaż nie doszła do, nie doszła do, do skutku. No na ten moment myślę, że jeżeli mówimy o spółce Geotrans, to bardziej patrzymy na po pierwsze to, czy podpisują jakieś nowe kontrakty. No z tym ostatnio był, był problem, no aczkolwiek w tym momencie można powiedzieć, jeszcze są yy, jeszcze są zabezpieczeni, no bo patrząc na te kontrakty, które oni podpisywali, yy, oni podpisywali wcześniej, no to te, te kontrakty są na przykład do końca 2023 roku. To jeżeli, chodzi o, yy, jeżeli chodzi o spółkę, mówimy o tym, że... Umowa realizowana przez dwa lata, przez 24 miesiące, tak? Czyli, czyli oni są w tym momencie jednak, e, jednak zabezpieczeni. Do końca 2022 roku, tutaj inna umowa, do października 2023, czyli oni na ten moment można powiedzieć, że są w miarę zabezpieczeni, no ale jednak chcemy, żeby te jakieś nowe umowy tutaj cały czas, e, cały czas były, więc ja tutaj mam takie dosyć. Mm, niejednoznaczne, niejednoznaczna opinia odnośnie, odnośnie spółki, no bo z jednej strony ostatnio nie podpisują tych nowych kontraktów, ale są w miarę zabezpieczeni tymi wcześniejszymi kontraktami. Tutaj mówimy, że coś się w końcu zaczęło dziać na wynikach finansowych, więc jakiś pozytyw mam jest, ale wciąż jednak rok do roku jest tutaj słabiej. No myślę, że ten drugi kwartał już może zostać przebity, bo ta baza była naprawdę bardzo niska, więc i pod względem przychodowym, i pod względem zysku netto ja obstawiam, jednak przebicia tego drugiego kwartału w, w przypadku wyników finansowych. No Patrzymy tutaj też na to, czy jakiś kar pieniężnych nie będzie nowych, no bo to myślę, że jest taka bardzo istotna i bardzo istotna tutaj informacja. No i pytanie, jak rozpatrywać tę informację o tych nadwyżkach finansowych, czy to jest takie przetrzymanie gotówki, bo zaraz będzie jakaś nowa inwestycja, czy jednak po prostu spółka nie ma pojęcia co zrobić z gotówką. Także też tutaj mamy kilka znaków zapytania. No i pamiętajmy, że kapitalizacja tej spółki jest bardzo bardzo niska. Więc mamy tutaj kilka znaków zapytania. Myślę, że ten drugi kwartał dla nas będzie bardzo istotny, no bo powie nam w końcu, w którym kierunku idzie spółka. Czy zwiększamy przychody, zwiększamy zysk, czy jednak, czy jednak nie. Te wszystkie kontrakty, które oni do tej pory podpisali będą realizowane no co najmniej do końca 2022 roku, więc ten rok mają zabezpieczony, znaczy do końca tego roku są zabezpieczeni pod względem nowych kontraktów, no ale na to też myślę, że warto zwrócić uwagę, czy jakieś nowe kontrakty tutaj, tutaj będą. Także ja mocno czekam na wyniki, jeżeli chodzi o Geotrans za drugi kwartał, one mi tutaj bardzo dużo powiedzą, w którą stronę tę spółka idzie. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i cześć, trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień.